Pani docent, podczas wykładu wspomniała Pani o hodowli fibroblastów używanej do przeszczepu i uzupełniania tkanki łącznej. Proszę powiedzieć nam szerzej o zastosowaniu i popularności inżynierii tkankowej w stomatologii. Jest to dziedzina nowa, nowatorska, rozwijająca się w obrębie tej części medycyny, czyli w stomatologii. I to, co my wykorzystujemy, staramy się wykorzystać metodę hodowli pierwotnej fibroblastów dla augmentacji dziąsła zrogowo-ciałego. Warunkiem skuteczności zastosowania tej metody terapeutycznej jest pełne pokrycie wyhodowanych fibroblastów na specjalnego rodzaju nośnikach tkanką dziąsła zrogowo-ciałego. Dlatego też może być ona zastosowana tylko w tych warunkach, w których jesteśmy zastosować w stanie wytworzyć płat śluzówkowo-kostnowy. Ideą jest zastosowanie nośnika, na którym jesteśmy w stanie przenieść wyhodowane w laboratorium fibroblasty, po to, aby połączyć zalety metody przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej i nośnika kolagenowego, który do tej pory był wykorzystywany w sterowanej regeneracji tkanek. Proszę powiedzieć, jak pacjenci odnoszą się do tego typu terapii? Pacjenci odnoszą się z dużą chęcią podjęcia tej terapii, dlatego że daje im to wtedy możliwość nie wytwarzania drugiego pola zabiegowego w obrębie podniebienia, które zazwyczaj warunkuje pobranie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej jako metody będące złotym standardem w regenerowaniu, w odbudowie tkanek miękkich. Dlatego też, jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć pacjentowi, że jedynie 2 mm kwadratowe pobieramy tkanki, po to, aby ją następnie przenieść do laboratorium. W laboratorium z tego musimy wykonać separację tkanek, rozdzielić tkankę łączną od tkanki nabłonkowej i z tego pozyskać komórki, które ulegają namnożeniu. W stosunkowo krótkim czasie, bo w ciągu 4, 5, 6, 7 dni maksymalnie, w zależności od aktywności tych komórek, które wykazują żywotności. I w tym czasie po okresie przeniesione, po namnożeniu tych komórek przeniesione na siatkę kolagenową uzyskają odpowiednią ilość, aby pokryć całą powierzchnię nośnika kolagenowego. Jeżeli jesteśmy w stanie zaoferować pacjentowi alternatywną metodę uzyskującą dobre efekty terapeutyczne przy niekonieczności wykonania drugiego pola operacyjnego, jest to bardzo dla nich ciekawa propozycja i przede wszystkim materiał autogenny, który stosujemy u nich bezpośrednio. Proszę powiedzieć mi, jakie jest zainteresowanie badaniami naukowymi wśród studentów stomatologii? Czy są one w jakiś sposób promowane? Oczywiście jest zainteresowanie duże i muszę powiedzieć im, student jest na starszym roku, czyli na wyższym roku, tym wykazuje większe zainteresowanie, zwłaszcza częściami klinicznymi. Od trzeciego roku, można powiedzieć, zaczyna się taka stomatologia praktyczna i od tego momentu zaczyna się zainteresowanie różnymi dziedzinami stomatologii, zwłaszcza klinicznej, bo stomatologia jest częścią kliniczną. Wówczas wykazują oni coraz większe zainteresowanie i potencjał prób. Oczywiście trzeci rok jest to czas, w którym jest mało jeszcze stosunkowo zabiegów klinicznych, stąd najczęściej poszukiwanie drogi tej, która mnie najbardziej interesuje. I często studenci próbują interesować się zarówno częściami z różnych dziedzin stomatologii, nie znając tej właściwej. I największy w sumie potencjał zainteresowanie jest to piąty rok, kiedy mają egzaminy dyplomowe, a bardzo chcą już robić badania, bo już wiedzą, co ich interesuje. I wtedy bardzo chętnie przechodzą dodatkowe wolontariaty, zajęcia, po to, aby uczestniczyć w tych zabiegach i wykonywać badania, które otwierają jakąś drogę przyszłości w ich karierze zawodowej.